Cześć, cześć, witam was i bardzo serdecznie za Felician, a to jest oczywiście kolejny odcinek z serii The Elder Scrolls V Skyrim. Oczywiście mamy już tutaj pewne zapiski jakieś, jakiegoś tam maga, który tu się tutaj udał. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma niestety. Musimy znaleźć coś tam, laskę Magnusa jakąś. Musimy przy okazji uważać na jakieś pułapki tutaj, których będzie pewnie od groma. W końcu to są ruiny krasnoludzkie, a tu nie ma takiej opcji, żeby łatwo można było przejść. Już zaczynamy od pułapki. Dobrze by było, gdyby Lidia na nią nie wpadła. Chyba się na szczęście to udało, bo tak to by coś nas zaatakowało zaraz. Przepraszam panią, że panią obnażam tutaj publicznie. Ale pani się i tak już to nie przyda. Widziałem tutaj pewnego osobnika, którego nie chcę widzieć. Jeden. Chodź, 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 chodź. Dobra, skasowani oboje. Pradawne norskie strzały. Coś ciekawego? Tak jest, pospolita. Zawsze bardzo chętnie przyjmę takie kamyczki, bo to jakoby daje nam możliwość potem zaklęcia... Wow! Zaklęcia później sobie pewnych rzeczy. Dotrzeć do pryzmaskopu. Niestety nie chcę mi tego zaznaczyć w tej chwili na mapie, więc muszę się sam pewnie domyślić, którędy do tego pryzmaskopu... A nie, jest tutaj, tylko że tu mi jakoś nie... A nie, widzi mi. Dobra, spoko. Coś się tutaj mi pomieszało przez chwilę. Mam nadzieję, że nie będzie takich w poprzednich odcinkach, bo trochę mi chyba myszkę wyłapywało. Nie wiem czemu nawet. Mi się to trochę nie podoba nawet, że mi tą myszkę wyłapywało. Mam nadzieję, że tym razem już tak nie będzie. Oczywiście ładnie tutaj trzeba z zaskoczenia brać każdego z tych... tutaj konkretnie... Co ty tam, Lidia, robisz? Ty serio, Lidia, się dałaś? A ty paruwa jesteś. Wow, jeszcze mnie w to wciągnęłaś, ty jesteś taka paruwa, ja nie wierzę po prostu, to cię wystrał w ogóle. Dobra, nieważne zresztą. Tu mam drzwi, którymi się udać. Zobaczmy te. Ewentualnie może będzie jakaś możliwość potem powrotu do tamtych. Tu mam jakiś osobny, what the fuck. O! A bo one jakieś mają teraz zdolności do parzenia. No! One jakby takie pułapki miały w sobie. No, ale mają duszę za to. To mi się podoba. Że mają tą duszę i dzięki tej duszy możemy tak naprawdę sobie potem ładować bronię. O! Już kojarzę tą lokację. Czyli dobrze idziemy, chociaż tu może mogło coś być. Ale olejmy już ten tą wnękę i ruszamy dalej. Bo tak naprawdę i tak mam sporo hajsu i tak, więc niestety nie mam kilofa. Szkoda, bo się przydała ta ruda, ale tutaj, o, mam kilofa. Wykopiemy. Rudę księżycowego kamienia sobie wykopiemy. Będziemy sobie ten kilof w tej chwili nosić, chyba że będzie naprawdę cienko z ilością miejsca. To wtedy go wyrzucimy. Ale nie dziwcie się, że będę te tutaj zbierał rzeczy, bo potem nam się to przyda. Będziemy mieli taniej ze wszystkim. W sensie, że... O nie. O nie. Taniej będziemy mieli względem
Kowalstwa. Dobra, jednego zabiłem, ale gdzieś z tego co pamiętam jeszcze tutaj drugi biegał. Najpierw sobie pozbierajmy tą pszenicę. Bardzo przydatną zresztą. Marchewek to ja nie chcę. Ewentualnie Lidia możesz się zająć zainteresowywaniem tutaj czarusów. Ty będziesz oczywiście blokować badacz synodu. Niektóre widzę, niektórzy dosyć daleko odważnie zachodzą. Więc tutaj jest naprawdę no, nie powiem. Tam gdzieś dalej będzie. Coraz odważniejsi tutaj widzę ci badacze byli. I coraz dalej zachodzili, ale no to dla nich się nie skończyło zbyt dobrze. Złoto. Zapiszmy sobie. Po raz kolejny już. Nie wiem, który to już jest zapis dzisiaj, ale na pewno nie jeden z pierwszych. Użyj linkę. Co oni mnie chcieli tym zrobić? Przecież mogłem... No właśnie. Taurus. Bang! Uj. A tu nic nie ma. Dobra, to tylko było to miejsce na pułapkę. Ale Taurusów trzeba zabijać po cichutku. Jak się tylko najbardziej da, bo oni potrafią nam dosyć mocno, ale naprawdę mocno zaszkodzić, więc no. Taurus. Dawaj Lidia. Siakaj go. Dobrze, Lidius. A ciachnij go, pięknie. Więc ja nawet nie musiałem się zbytnio tutaj zabawiać z nim. Strzelankę. Tym dosyć dobrze zajęła się Lidia, tylko no, że ja jestem tutaj tą osobą, która idzie do przodu. Prze cały czas naprzód. I przez to to ja właściwie muszę zbierać na początku wszystkich przeciwników na siebie. Długa droga przed nami? Nie. Na szczęście już nie. Chociaż jak przejdziemy do pryzmoskopu, to też z tego co pamiętam, trzeba coś tam poszukać jeszcze. Zanim tę laskę Magnusa odnajdziemy. Tutaj zaraz właśnie. Dobrze, Lidiu. Mamy. Już po sferze. Bełty dalej rosną. Znaczy nam tutaj dalej bełty się wykluwają. Czeladnik. Zobaczymy, co tu będzie. O, tu w tą stronę. No, prawie. No, jeszcze troszeczkę. Cyk. Sztaby. Wiecie co, to jest takie sztaby, no to... O, kuferki. W ścianie, trzeba uważać. Takie sztaby dosyć są dla mnie istotne. Zważywszy na to, że się chce bawić tego kowala całego, więc no... Nawet coś takiego. Jakieś biedne dwie sztabki, które gdzieś tam mógłbym sobie kupić, wytopić. Cokolwiek. Warto jednak mieć. No i tak... Mamy sobie tutaj troszeczkę. Tutaj z tym nic nie ma niestety. Kiedyś myślałem, że to są jakieś ukryte w każdym z nich jakiś skarb, ale się myliłem. Chociaż w niektórych może tak być, ale no... Jakoś nie zwracam na to uwagi. Tyle ile znajduję, po prostu to znajduję. Nie będę się przejmował tym, że czy czegoś nie znajdę, czy nie. Jep. Ujojojojoj. Ale ja tu jeszcze słyszę jakieś działające coś. Już nie wiem, czy to jest tylko ten... tą maszynerię tutaj... A, tak. Lidia, weź go na siebie. Sfera poszła. Drobna dusza złapana. Nie wiem, czy niedługo trzeba będzie znowu mojego łuku zakląć. Bo tak strzelam... I się wystrzelił... Je powoli z... najważniejszych rzeczy. Skradanie do 68, no proszę. Te zdolności nam się na pewno przydadzą.
Tam się chyba na dół szło, jeszcze po coś, ewentualnie. Bo tu chyba można było iść? Tak. What the? Otwórz drzwi. Mnie interesuje jeszcze jedna rzecz tam na dole, więc chodź, Lidia. My się tutaj pobawimy najpierw. Mikstura magii. Nic tutaj na razie ciekawego nie widzę. Jednak jest tu coś, co warto wyeksplorować. Jest, idealnie się nam udało. Kuferek. Dwa metrki złą to mogę wywalić. Nie zbieram tego, bo to ciężkie jest w miarę. Więc nie chcę tego. No i możemy iść stąd właściwie, bo tu już więcej nic nie ma. Poza tym właśnie, że znalazłem jakiś skarb mały. Więc warto było w tym miejscu być po prostu. No, bez większego gadulstwa. Ja się tu jeszcze zdążę napić, myślę. Więc chwilę poczekacie. Powinno być trochę lepiej. Dobra. Tam mogę iść na dół, ale ja wolę iść tędy. No bo tam na dole. Nie chcę iść na melo, drobne. Widzicie, ile tutaj jest tych zakamarków, z którymi oni by mogli wyjść. A, Lidzie się starciło. A to było takie z opóźnieniem czasowym pułapka, więc... Wow! A tego skąd tu przywiało? Na mordę wyskoczył, nie wiadomo skąd. A tak lepiej niż tak, tamto, co by nas na dole czekało. Dobrze. Jak skarani, to skarani. Pochwycone dusze w większości. Co za tym idzie, mamy więcej kamieni. No może trochę mniej miejsca nam się przez to robi, ale potem będziemy mieli czym zaklinać łuk. Zobaczmy, ile tam mamy już względem właśnie tego łuku. No w sumie możemy sobie tutaj walnąć. Pospolity, no. I mamy udźwig więcej. O jeden. W tym momencie. Wow, tu już falmercy się, widzę, zaczynają bawić. No, to znowu będziemy mieli imprezę z nimi? Oby nie. Ale kuferek jest. Granat. Krasnoludzkie rękawice, to mnie nie interesuje. To można wziąć na sprzedaż. No i nic więcej tutaj. Pewnie tu jeszcze zaraz jakaś pułapka wyskoczy. Ten zapis. Ale wyrwa tutaj się jakaś zrobiła. Jakby się coś zawaliło. O. A się zawaliło, ale kuferek ukryty był. Weźmiemy tu wszystko. No, impreza dalej tutaj kwitnie. Ruda korundu. Ruda korundu mi się przyda. Jak będę już miał sobie zdolność do wytwarzania szklanych rzeczy. Oj, to będzie niezastąpiona rzecz. Kotłownia, o nie. Czyżby to było to, co myślę? Czy jeszcze nie? Chociaż może to wcześniej robimy. Na razie nie będę nic na ten temat się wypowiadał. Co ja myślę, gdzie, z czym, na co, po co? Kawał drogi jednak znowu nam z jej tego miejsca, gdzie mamy, czyli do pryzmoskopu dojść, to mamy kawał drogi. O! Takimi skarbami to ja mogę tutaj rządzić. Myślałem, że to się jeszcze porusza, ale musiałem niedawno umrzeć, bo jeszcze się rusza. Jeszcze tak jakby to świeże trupy były, więc ktoś tu musiało to wytępić.
Że dosyć ostro. O, już słyszę. Lidia już się tam gdzieś dobrała do jednego z nich. Nie widzę za bardzo gdzie, a tutaj się bije. Co ty tak z tym Falmerem? A, bo on blokuje. Uuuuh. Lidia jak sfiniszowała ładnie. Dobrze, że w ogóle w tych nowszych wersjach dodali częstsze finishery, bo tak naprawdę byśmy tutaj nie mieli tak przepięknej walki, jaka się tutaj w tej chwili prezentuje, gdyby nie te ulepszenia. Mamy jeszcze ponad 100 wolnego. Napiszmy Company of Heroes, jakiś Mahomet gra. O, Company of Heroes 2, a to tak. Dosyć fajna giera. Wojenna, ale kozacka. Uuu. Ale to mi się ładnie trafiło. Idealnie wręcz. Palmer Hill, gówno. Ja mam ebonowy, jest lepszy. Szkoda, że teraz nie mogę znaleźć jakiegoś ebonowego, ale po prostu w innym miejscu. Wtedy miałby więcej ataku. No ale, no jest jeszcze pewna rzecz. Jeżeli będą potem wytwarzać, to pewnie też się znajdzie. Chociaż nie wiem, czy mój łuk w tej chwili też nie zyskał jakichś tam obrażeń wraz z poziomem. Ale tym się nie będę zajmował. Nie chcę na to patrzeć w tej chwili. Bardziej interesuje mnie tutaj Falmer, którego w tej chwili widzę, że mogę zabić. Przyczajony. Przyczajone to gorsze mendy są. A tu jest zwykły. Atak z nienacka? Serio? Aż taki twardy ten zwykły Falmer był? Pradawna norska, o. Dosyć fajne rzeczy mają, które tutaj można sobie w łatwy sposób pograbić. Coś tu ciekawego jest w ogóle? Ach, nawet nie warto było otwierać tą bramę. A pajączki. Oj, tu się naprawdę musiało dziać dużo. Mistrz, ole tu jest ciał. Chociażby dlatego się dobije tutaj. Otwieranie zamków do 56 wzrosło. Oczywiście nasz poziom również idzie w górę. Zobaczymy, ile się tu jeszcze dorobię. Na pewno dużo bełtów będę miał. Chociaż kuszę rzadko używam, ale jeszcze chyba nie raz przyjdzie mi użyć jej. I na pewno będę jej używał, bo dosyć dobre obrażenia ma. Ale ona się dosyć wolno ładuje, więc rzadko będę jej używał, no ale będę, no. Krasnoludzki pajączek. Granat bez skazy. Pełno takich rzeczy, które mało ważą, a jednocześnie się przydadzą. Szczerze powiedziawszy tutaj, tak znajduję. Gno... A, to stolec był, sorry. Myślałem to gnolec... Gni... Coś takiego to się nazywało. Już chciałem iść naprzód. Dobrze, że się ruszył. Dobrze. Dobrze, Lidia, ty masz na siebie sprowadzać przede wszystkim jego gniew, a ja w tym czasie mogę ładnie dobić dziada. O, jeszcze tu jakiś buferek dla mnie przy okazji. Drobny klejnot. Pełno takich niezapełnionych jest jeszcze, ale to sobie na jakieś polowanie pójdę może poza odcinkiem. I będę polował po prostu z łukiem, który od razu sysa też... Na duszę. No tego to już ty ściśniesz tutaj. Aha, szybko ich żeśmy zabili. A czemu? Bo ja ich dosyć mocno osłabiłem. Też myślę z po cichaczu. Wow. Czaurus. Ale żem się wplasował. Czemu on do mnie akurat, a nie do Lidii? Przeszukaj.
No, żeby mi tutaj coś zginęło przypadkiem. O, i kolejny kuferek. To jakieś jajo drozda, właśnie. Ta się jajo. Spoko, dużo zioła. Im więcej zioła, tym lepiej. Chyba. W sumie znowu zacząłem rzadko używać zielarstwo. O. Ruda księżycowego kamienia. Znowu przydatna rzecz. Na Alfie rzeczy. Ametyst jeszcze mi się jakiś wykuł. Znaczy, bo te rudy księżycowego kamienia będę używał jedynie do Alfich rzeczy. Bo one są... Wow, to jakaś pułapka była. Po prostu do wytwarzania tych rzeczy i mam nadzieję, że to będzie opłacalne. To wszystko teraz to zbieram. Ale to daje znowu po oczach. Te grzybki dają. Świecące. O, tu mogę wykampić chyba. O, właśnie. O. No, jak to? Lidia już tam się wzięła chyba za jednego. Ej! On z tego wali. O, właśnie. Nocny poszukiwacz. Ty! Do mnie? Ale nie ma zbyt dużo obrony. Chamsko podejdę z bliska i nie ma. Falmera. Kosturożnickich pocisków. Nie, niech sobie tu będzie. A ty skąd tutaj? Mógłbym sztyletów używać. To by było nawet mądrzejsze w tym przypadku, ale nie chcę się za bardzo przełączać i wszystko łukiem robię. Ale wychodzi mi to całkiem nieźle. Sami przyznacie. Przecież jak się ma... tu już nic nie ma. Jak się ma łucznictwo na setnym poziomie, no to tak jest. Niebiańska szata. Jajo drozda. Jajo skaroświerka jakiegoś. No, Lidia. Ile ty już razy zbloczyłaś mi wyjście? Czasami stanie w tak nieprzyzwoitym miejscu, że to się normalnie płakać aż chce. Ona tak tempo idzie za nami i tak naprawdę czasami nawet nie myśli nad tym, gdzie ona stanie, nie? Tutaj idziemy teraz. Daleko, daleko chyba jest jeszcze, chociaż... Zapis. O, kolega się tutaj nawija. No. Nie musiałeś się ruszać. Dobra. Zginąwszy. Jeden z nich przynajmniej. Nie wiem, czy gdzieś nie ma kolejnych. Chociaż nie podejrzewam. Ale tu jest kufer. Jakby można było przegapić coś takiego. Cyk. Mam nadzieję, że żadnych większych tutaj przeciwników nie będzie. Oprócz tych farmerów. Dobra, myślałem, że się ruszy. Dlatego wolałem trochę przesunąć łuk. Bing! Ale dostał. Te finishery, jak one pięknie wyglądają. Nie chcę się już nawet krzyczeć i podniecać w sumie tym. No, sami wiecie, że dosyć ładnie to wszystko wychodzi. Sami byście przyznali, że to ładnie wygląda. A ja się tym zachwycam. Palmer przyczajony, tutaj jakieś ciało po nim zostało. Nie wiem, czy to tarcza, czy co to było. W każdym razie idziemy dalej. I ten pryzmaskop coraz bliżej. No, tu już za chwilę. To będzie chyba zamknięte. Nie, otwarte. Znaczy no... Myślałem, że zamknięte na klucz jakiś czy coś. No. Jaki bullshit, ledwo co to otworzyłem. Wow! Ale nie chciałem Kinder niespodzianki. Ej, mnie zatruł. Dawaj go. Sorry, Lidia. Ładnie, żeśmy go przycięli, co? Uuu,
jeszcze kuferek na uczniu. Są. Krasnoludzki hełm chyba jest za słaby w porównaniu do tego, więc nawet go nie biorę. Który posiada Lidia w tej chwili. Ja tylko teraz z myślą o Lidii coś takiego. Dla siebie na pewno nie będę tego nosił. Bo ja mam dosyć OP zbroję. Znaczy ona może nie jest jakoś specjalnie mocna. Ale przynajmniej fajnie wygląda. A ten już się na mnie czai. Ale ładnie poszedł. Jednym strzałem. Tu znowu by pewnie była impreza. O, o, o. Biegnie, biegnie. A! Dostał. Znienacka za strzału jednego. No. Damn, coś się znowu w FPS-ami dziwnie dzieje. Ale go Lidia, ładnie. Wow. Nie wiem, czy to z Downguarda, czy to z Dragonporna, bo nie przypominam sobie, żeby Falmerzy posiadali takie zbroje. Wszący mech. A, właściwie wszystko mogę wziąć. Zielarz. Otwórz drzwi. Wow. Znowu Kinder niespodzianka. Help, 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 Lidia. On dosyć skubany mnie mocno zatruł. Teraz go tylko z urzeszczałów. Za karę. Za karę. Ale wyście tu sobie ładnie się porozbijali na tych krasnoludzkich pułapkach. Falmerzy chyba nie żyją ze zgodzie z takimi pułapkami. Tak mi się zdaje. No dobra, to jakieś mało znaczące rzeczy właściwie były, no ale poświęciłem się i pobadałem przynajmniej to wszystko. No idziemy dalej. A dron z Mzulf. Jeszcze dalej to będzie? Normalnie nie pamiętam już tej lokacji. Ta misja była tak dawno przeze mnie robiona. Może przejdziemy się jeszcze kawałek. Tam widziałem jakieś ruchy w ogóle postaci, czy nie, nie, Falmera. No to postać w sumie. O nie. Tego kolegi to ja tu nie chcę. Chodź tu, Chaurus. Nie wiem czemu takie zwierzęta mają tendencję do ucieczki, jak się prawie je zabija. Oj, chyba myszka mi padła, więc wiecie co, w tym momencie jest dobry powód do tego, by zakończyć odcinek, więc żegnam się teraz z wami. Do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku serii Skyrim. Na razie.